Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jedna z najsłynniejszych polskich aktorek. Jestem Jawą, na szczęście. Masz, poznajże Martę. Wielokrotnie nagradzana i uwielbiana przez publiczność. Proszę podziękować. To po prostu niemożliwe. O jej serce walczyli najwięksi polskiej sceny. Ja cię podziwiam. Oczy ma pani pierwszej klasy. Bóstwo moje. Niektórzy wyznawali jej nawet miłość. Kocham panią. Kocham cię tak, że żadne słowa nie potrafią tego wypowiedzieć. Wskłam, że mnie kocha, że dam ci spokój. Wszystkich spotkało jednak rozczarowanie. Nie podobasz mi się. Dlaczego nie? Dlaczego? Precz z mego domu! Wynoś się! Bo ona wierna jest jednej scenie. To jest moje miejsce! Scenie Teatru Współczesnego w Warszawie. Kocham cię 1000 razy więcej, aniżeli jestem to sobie w stanie uświadomić. Marta Lipińska. 50 lat na scenie. Jak to szybko minęło. W dalszym ciągu jesteś Piotr, nieobliczalna. Wciąż jesteś dziewczynką. Teatr. Scena. Aktorstwo. Że mi choć jedną rolę dali, to by się przekonali, że mam talent. W tym roku właśnie upłynie 50 lat mojego pobytu w tym teatrze. A więc to prawda. O mój Boże! Przyszłam tutaj na próby jeszcze będąc studentką 4. roku szkoły teatralnej i po wielu miesiącach prób zaczęłam swoje życie aktorskie premierą 3 sióstr. Jakie cudowne myśli przychodziły mi dziś do głowy. Jakie myśli? Po pierwszych latach, kiedy grałam wiele amantek, no bo tak wyglądałam i takie miałam predyspozycje, przyszedł czas, kiedy miałam wielką ochotę zagrać role komediowe. Czego nie widać, jak się kochają. To są takie tytuły, które były ponad 200 razy grane w tym teatrze. Bawmy się, bierzemy się do jedzenia. Ja jestem w rozpaczy! Potem przyszły role takie, z którymi się zmagałam. No ale trzeba iść do przodu i trzeba różne role grać. Chce pan powiedzieć wszystko memu mężowi? Czego wy wszyscy chcecie? Wiele od tego czasu tych premier było. Ja myślę, że też jeszcze wiele jest przede mną. Jest wspaniałe w moim zawodzie, jak mogę bardzo różne rzeczy grać, nie tylko w jednej szufladce się znaleźć, ale grać rozmaite typy ludzkie. O, mężczyzna! Nie patrz tak na mnie. Gdybym się nie bała, zaraz bym mu niestety oczy wydrapała. W każdej roli jest jakaś cząstka mnie, w każdej coś innego mi towarzyszyło, bo to był inny etap mojego życia prywatnego. W każdej roli zdobywałam jakieś nowe umiejętności, coś pokonywałam. Chciałabym wiedzieć, czy jestem ładna. Wyglądasz zabójczo. Tak! Jestem bardzo wdzięczna teatrowi za to, że takich wiele miałam sposobności do zagrania różnych ról. Puść, to boli! A boli? To dobrze, niech boli. Powtórz! Emanuelo! Sądźcie nas oboje, pójdę z nim choćby na śmierć! Ciągła awantura! Marta Lipińska. Jubileusz 50-lecia pracy artystycznej. Boże, jak dawno. Ja się ciągle podobam. Wszyscy to mówią. Tak. Specjalne spotkanie z jubilatką i jej gośćmi w niedzielę 3 marca o godzinie 19 na scenie Teatru Współczesnego w Warszawie. Zapraszam serdecznie. Ja ciągle mam 19 lat.